A oto kolejny odcinek z gry Crusader Kings 2, jestem Treshon, a to jest szach Induk z szach domu Samanidów. I kontynuujemy naszą przygodę, o, jakieś składniki. I kontynuujemy naszą przygodę, aby utworzyć Perskie Imperium, a następnie podbić Chiny. I w poprzednim odcinku zdobyliśmy królestwo. Pozbyliśmy się sporej ilości muzułmanów w naszego kraju. Oddaliśmy mnóstwo terenów Zaratusztrianinom. Przekonwertowaliśmy paru ludzi i w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali nasze pozbywanie się muzułmanów. On się nie zgodzi, więc on pójdzie na wojnę. Więc ja może najmę wojska już. Jego wojska też. Zbiorę je tutaj w mojej prowincji. I teraz rzucę to i pójdę już na niego. I on teraz od razu jak najmie... A nie. A i on nie może nająć ludzi. Bo... Jego ludzie byli w mojej armii. I z powodu tego, że byli w mojej armii... Nie mogli wrócić do domu. Nie mogli wrócić jako... Mamy dwóch tych. Nie. Title of Succession. Co? Syna. Title Satrap Dawud. Co? To jest Agnatic Elective. O mój Boże. No tak było open muzułmańskie. I potem przeszło w tego. Przejąłem władzę, to się stało Elective. No, no też będę musiał podzielić tą armię. Połowę, żeby siege'owała tutaj, połowę, żeby siege'owała na południu. To jest najlepszy wybór, na to wygląda. I po prostu zdobyć jak najwięcej terenów, jak najszybciej. Teraz sobie tylko czekamy, aż się siege'e skończą, bo on nie może nas zatrzymać. I ja nie muszę nic innego robić w tym momencie, tak więc tylko czekamy na siege'e. Wait. Skąd on wziął 1200? Czym najął? Naprawdę nająłeś wojska. Higher 1000. O, Boże. No dobrze, dobrze, ja to oddałem. Teraz raidują tam. Dobra, tak więc on zdobędzie to. O kurde, przegrał. Tak więc on zdobędzie to. I pójdzie na północ, ruszy na północ. W tym czasie, kiedy on będzie szedł z, znaczy, będzie szedł z południa, to my zdobędziemy, dokończymy zdobywanie tego. I teraz weźmiemy dwie armie i zaatakujemy jednocześnie stolicę jego i zniszczymy jego wojska. Pięknie. Teraz jeszcze lecimy tutaj. 90%. Wow. Tak szybko? Przekonwertował na Zaratusztrianin. Niesamowite. W każdym razie. Offer the county chaco. It's joined by Satrap to the adventure for the prize. Declares war. Aha, okej. Okay. Ale mamy 100%, tak więc wygraliśmy. Boom. Tutaj też są zarytoszczenia. Tutaj są tylko Nestorianie, tak więc poślijmy go na Nestorianów. A ja tymczasem mam 1000 golda, tak? On ma ilu? Light Cavalry ma 2000, to jest... ST. Co jest ST? A, special units. Co to jest ST? Nie wiem, co to jest ST. Ale dobra, on teraz będzie tutaj siege'ował. Ja w tym czasie się zbiorę tutaj. Upgrade'ujemy jego posta, bo to najważniejsze. Najmę najemników. 2000 pikemeni. Pikemeni będą kontrować jego kawalerię. O kurde. Okej, okay, atakuje. Mam 4000 na jego 5000. Ale mam o wiele lepszych komanderów, o wiele lepszych dowódców. I chyba mi się wydaje, że na dworze miałem jeszcze o wiele więcej.
o wiele lepszych przywódców, tak więc mamy 27, 28 i 18. Są agresywni. Ha. Dobra. Jeszcze idzie tutaj, idą tutaj posiłki. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. O! Wygląda na wygraną. Uff. Wygraliśmy nawet bez pomocy najemników. Ale dobra, to koniec. On chce Satrapi of Kiva. I on jest tutaj władcą dwóch tych. Więc myślę, że zrobimy tak. Ty masz 13 tego, 10 dyplomacji. Masz 10 dyplomacji. Damy ci pozycję dyplomaty. Wyślemy ci gifta. Przekonwertujemy cię na Zaratusztrianiz. Boom. I teraz ty jesteś gotowy, żeby dać ci tą prowincję. I ty też. Chcesz satrapię. Demand Religions Conversion. Opinia. Zrobimy tak. Send gift. Dobra, to odbierzemy tobie. I damy tobie najpierw tom. Najpierw my money. Tak, teraz ty przekonwertujesz się. Tak. I refuse to convert, bo jestem teraz tym. Teraz, Boże. Bo jestem teraz władcą i w ogóle. I teraz zostaniesz w satrapie. Boom. I teraz tobie odbierzemy resztę. Boom. Teraz 50, 28, 120, 30, 70. 66, 40. Tutaj nie ma za bardzo różnicy w wartości. Chociaż może to chciał. To chciałbym zatrzymać, ale dobra, trudno. I teraz tobie damy całą kiwę. I tym sposobem pozbyliśmy się prawie kompletnie sunnitów z całego kraju. Są tylko jedyni sunnici, co są jeszcze. Jedyni sunnici, co są jeszcze w tym kraju. To są sunnitów mam trochę na w korcie i jest wasale. No i sunnitów jest tutaj mnóstwo, ale to są sunnici z zamków i z małych tych z zamków, z miast, a na to no cóż, nie mam za bardzo wpływu. Mógłbym tutaj po kolei wysyłać gifty i konwertować ich. Ale czy to warto naprawdę? Czy to opłaca się to robić? Czy może po prostu poczekać, aż wszystko samo się ułoży, no i wszystko samo wszyscy sami się przekonwertują po jakimś czasie. Mam tyle pieniędzy, że możemy sobie zbudować laboratorium. Możemy sobie zrobić turnament. 14 zł na miesiąc. To jest super, to jest niezłe. Technology spread. Weźmy to. The Ambition of a Shah, plus 2 learning, bla bla bla. Mam 18 nauki. Tam mogę scentralizować jeszcze bardziej kraj. Wszyscy tego chcą. Wszyscy to wspierają. Więc teraz sobie scentralizujemy. Będziemy mieli 6 na 6. No, zabili mnie. Dariusz, jak mogłeś to zrobić? Przyjęliśmy 91% i jeszcze byłem takim świetnym rulerem. Dobra, ale ma 5 lat, to możemy go zbudować od początku. Ale głupio. O! I ona jest geniuszem. Ja. Dobra, to więc musimy ją potem... Zrobimy tak. Wprowadzimy Agnatic Codnatic. Spróbujemy przegłosować naszą siostrę jako władczynię kraju. No tak na to wygląda, że to właśnie robimy. Znaczy on nie ma jeszcze złych statów. Mógłby być o wiele lepszy, ma tylko Idolizer. Powinien dostać więcej eventów, żeby więcej tych dostać. Cech. Nie dostaje jakoś dziwne.
Gain trade road i mogę dostać road i brownie koniec z duel on calf. Okej. Okay. Zrobię brownie. Brownie jest świetny, świetną cechą. Ważniejsze jest to, że jesteście za ratusztrianinami i on powinien tutaj konwertować tych sunitów. Czemu nie kliknąłem tego wcześniej? To jest jakiś żart. Dlaczego odchodzi? Moja siostra spadł z mojej siostry. A mogę z nimi walczyć tylko święte wojny. Interesting. To będę musiał świętą wojnę, bo świętej wojnie. Ugiel po prostu wpierdziel. Będę musiał świętą wojnę, po świętej wojnie. Zabierać księstwo za księstwem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13. Będę musiał zabrać 13 tych. 13 księstw. Żeby tworzyć perskie imperium. To zajmie trochę. Ale mam skąd nie mam takich zajebistych tych? Zajebistych wojowników. A. No tak, bo jak masz krew partii, to dostajesz czasami. Periodically attracts the servitude of great warriors, czyli co jakiś czas otrzymujemy takich zajebistych dowódców. 5 december tego roku. Zobaczymy co on dostanie i kończymy ten odcinek, bo tutaj się nic nie dzieje. I chciałbym rozpocząć następny odcinek czymś, co będzie się działo, czyli właśnie dorosłością i możliwością podboju. Zacznijmy najpierw od Safaridów pewnie, albo Tahiridów. Zaatakujemy ich. Podbijemy od nich księstwo. To jest jedno księstwo, więc podbijemy od nich to księstwo prawdopodobnie. Tak to wygląda. Zdobędziemy to księstwo. I następnie będziemy atakowali Safaridów. Aż zdobędziemy Khorasan i Sistan oraz Persję i wtedy, no znaczy to wydaje się proste. Patrząc na to, że mam 7000. To ten cały plan podboju, który sobie tutaj zrobiłem, się wydawało, że to zajmie dłużej, no ja może troszeczkę. Plan podboju Persji to jedno, prawda? A zdobycie, podbicie Chin to drugie. Chiny są strasznie mocne, Chiny mają około 150 tysięcy ludzi. Okej, okay. Zajebista broda. Misguided Warrior. Nice. Nice, no to nie był najlepszy wybór, ale dobra, 12, 6, 5, 4, 4, to nie jest najgorzej. Stoi się Goldo. Mogło być o wiele, wiele gorzej. Teraz możemy jeszcze dać Agnatic Cognatic Succession, boom. I zagłosować na naszą genialną siostrę. Boom. I teraz nasza genialna siostra, która będzie miała jeszcze świetne po prostu, jeszcze jak dostanie Ambitious, jak dostanie Brownie, to będzie taka świetna. Tak, to jest, taki jest plan. Tak, taki jest plan, że to zrobimy, ale jak się stanie w rzeczywistości, to zobaczymy w następnym odcinku. Ja byłem Treshon, a to był Crusader Kings 2. Cześć.